Nazywam się Agata Diduszko-Zyglewska i kandyduję do Sejmu z trzeciego miejsca na warszawskiej liście Lewicy. W tych wyborach stawiam na świecką trójcę. Świeckie państwo, świecki szpital, świecka szkoła. W świeckim państwie w szpitalu pracuje lekarz, a nie kapelan. W szkole nauczycielka, a nie katechetka, a kobiety w ciąży nie płacą własnym życiem za wierzenia religijne polityków. Jeżeli chcecie świeckiego, bezpiecznego państwa, zagłosujcie na mnie. 15 października. Agata Diduszko-Zyglewska, trzecie miejsce, lista warszawskiej Lewicy.